Chciałem powiedzieć, że to wszystko to wina Marka z kanału EDC, bo podesłał mi kanał na YouTubie, mówi: zobacz, jakie fajne filmy gość kręci, chodź, będziemy kręcili lepsze filmy na YouTuba. Dzięki, bracie, dzięki tobie, żeby nakręcić kilka ujęć, musiałem się 3 razy rozbijać. Spoko, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, bo jak się rozbiłem na darmo, to będzie mi smutno. Czy jak się rozbiłem 3 razy i tak spędzę nockę w lesie, wygląda na to, że znowu samotną, niestety. Sorry. Więc znowu będzie film z lasu. Będzie przy okazji test latarki. Dawno latarek nie było. Ostatnio pojawiło się kilka nowych modeli. Ja fanatykiem latarek nie jestem. Mam ze sobą 4. Ale to dlatego, że ja używam ich w pracy dość często, intensywnie, więc wszędzie gdzieś mam przypiętą jakąś latarkę. Ale będzie test latarki Olight H2R nowa, czyli kątówki czołowo RZ-owej. Wyjdzie podczas recenzji, zobaczymy. Natomiast zapraszam was serdecznie na test latarki czołowej, kątowej Olight H2R nowa. Słuchajcie, historia jest prosta. Bardzo długi czas, czy bardzo długi, nie wiem, czy bardzo długi. Z jakiejś okazji dostałem od żony Feniksa. Nie pamiętam, one mają tam HP, chyba określenie HP 50 czy 55, taki z akumulatorem z tyłu. Nie za bardzo mi odpowiada to, żeby akumulator był z tyłu w latarce, bo ten kabelek, który tam się ciągnie po pasku, po prostu jest dla mnie niewygodny. Więc w zasadzie w czasie niedługim kupiłem HP, ona jest 60 albo 65. Taka ma 2 czerwone diodki po boku tej głównej diody świecącej. I przez długi, długi czas jej używałem. Używałem jej z jak gdyby 2 powodów. Się na nią zdecydowałem. Po pierwsze, była mocna. Dobra, musiałem się przenieść, bo dym mi w oczy leciał. Dobra, wracamy. Po pierwsze, była mocna. Ja latarki używam sporo w pracy, dlatego zależało mi na mocy. Po drugie, miała gniazdo micro USB, które pozwalało mi go ją ładować w samochodzie, czyli gdzieś tam wsiadałem do samochodu, podpinałem i ona się ładowała. Jak ją potrzebowałem, to odpinałem i zabierałem. I spoko. Bardzo długo jej używałem i w lesie, gdzieś przy jakimś obozowaniu, jak i w robocie. I okej, i sprawdzała mi się, nie pamiętam, jakiś czas, nie powiem wam, pewnie koło roku. Ale niestety latarka się spaliła. Znaczy, któregoś dnia ją odpiąłem od ładowania, nie chciała się włączyć, a jak odkręciłem i wyjąłem akumulator, jak powąchałem środek, no to jasna sprawa było, że jest zjarana na amen. Więc naturą rzeczy musiałem sobie kupić drugą czołówkę i wybór padł na Olighta. To jest H2R nowa. Na tego Olighta się zdecydowałem dlatego, że Paweł ją kupił i twierdził, że był z niej zadowolony, znaczy, że jest z niej zadowolony. Ja stwierdziłem, że ta funkcjonalność kątówki w połączeniu z taką latarką ręczną i latarką czołową będzie spoko. Więc udałem się do znanego sklepu z takim szpajem i tą latarkę kupiłem. Do wyboru są 2. Mamy do wyboru światło ciepłe. Mamy też do wyboru światło zimne, cool white.
Ja z racji mocy latarki wybrałem Cool White. Mam M2R Warrior w ciepłym świetle i szczerze mówiąc to światło mi nie odpowiada. Jeżeli chodzi o latarkę, wolę światło zimne. Poza tym różni się, nie wiem, 300 lumenami chyba, więc to nie jest jakaś tam dramatyczna różnica. Poszedłem, kupiłem w zestawie z latarką, dostałem. No wiadomo, sama latarka kątowa. Nie chcę was okłamać. 110 mm i 25 mm grubości latarki według specyfikacji, bo nie mierzyłem. Ale według specyfikacji tak jest. Zimne światło ma 2300 lumenów w trybie turbo. Z tym, że należy przeczytać instrukcję. 2300 lumenów przez minutę. Po minucie elektronika obcina to do 750 lumenów. Następnym trybem jest 550 lumenów, 140 lumenów, 140 parę lumenów, 20 parę lumenów bodajże, sprawdźcie w instrukcji, ale to jest tam kilkadziesiąt lumenów i jeden lumen plus tryb SOS. Oczywiście przecież kto czyta instrukcję, więc długi czas się zastanawiałem, gdzie jest ten tryb 2000 lumenów. Ale doszedłem do tego, więc zaraz wam opowiem. Wracamy, co dostałem w zestawie. Dostałem w zestawie latarkę oczywiście. Do latarki jest klips dołączany. Zwróćcie uwagę, że ten klips jest mocno wgięty, to zaraz wam pokażę. Jego trzeba troszeczkę zmodyfikować. Do latarki dostajemy gumkę na głowę. Oczywiście w zestawie jest jeszcze ta gumka, która idzie tu przez czubek głowy, tu do tyłu, ale ponieważ ja tej gumki nie używam, po prostu jej nie zabrałem, jest mi zbędna, nie używałem przy żadnej czołówce tej gumki. Oraz ich standardowy, niefortunny kabelek do ładowania. Dlaczego niefortunny, to wam zaraz powiem. Sama latarka wyposażona jest w akumulator 18650, to jest oryginalny akumulator Olighta, z tym, że jest to ten akumulator, który nie jest akumulatorem przygotowanym do głębokiego drenażu, za to jest przygotowanym specjalnie akumulatorem, jak się przyjrzycie tutaj od frontu, specjalnie przygotowanym akumulatorem do ładowania z tej ich ładowarki, więc jeżeli włożycie tam akumulator, który nie ma tutaj tej blachy dookoła, minusa dookoła, nie będzie go można naładować z kabelka Olighta. Dlatego, że jak przyjrzycie się w nakrętce, mamy czpień wewnętrzny, który jest plusem i czpień zewnętrzny, który jest minusem, służy to do ładowania i tyle. Latarka jest IPX8, czyli powinna być odporna na wszelkiego typu zapylenia, wodę do tam iluś metrów, trzeba sprawdzić. I rzeczywiście uszczelka solidna, nasmarowane to wszystko, gwinty, wszystko chodzi bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście z tyłu mamy to olejtowskie gniazdko do ładowania. Włącznik latarki znajduje się na górze. Sercem latarki jest dioda XHP, Cree XHP 50, chyba tak. Przesiadłem się i znowu mi dym leci w oczy, dobra. I ta już słynna optyka Olighta, która się nazywa PMMATIR. O. Latarka oczywiście jest zbudowana z aluminium, jak na produkt Olighta przystało, jest wykonana bardzo, bardzo solidnie i podejrzewam, że zniesie rzeczywiście niejedną awarię, awaryjną sytuację. Dobra, niech będę przeleci. Niejedną awaryjną sytuację, więc do budowy latarki, do jej wykonania absolutnie, absolutnie żadnego zarzutu nie mam. Wykonana bardzo solidnie. Olight naprawił jeden błąd, który przy S2 Baton mnie strasznie denerwował, spowodował szkody w nerce na przykład, czy w nerce tej na EDC. To wam opowiem, bo mam zamiar zrecenzować tą nerkę, która się delikatnie przypaliła od Olighta. Tutaj został ten problem wyeliminowany, mianowicie chodzi o możliwość zablokowania przypadkowego włączenia. O, dobra, do zestawu jest klips, to wam pokażę od razu. Klips po zamontowaniu, o, po prostu trzeba go podgiąć, żeby on nam tu
prawidłowo wskakiwał. Po prostu jest za bardzo troszkę wygięty. Może to tylko w moim egzemplarzu, natomiast jest za bardzo wygięty i ucieka. Klips jest dwustronny, więc go można zapiąć i tu, i tu. Co jest spoko, natomiast jak gdyby z racji tego, że jest to latarka czołowa, ten klips super się przydaje, jeżeli latarka nie jest czołowa, latarka nie jest kątowa, tylko jest latarką prostą, bo wtedy można ją założyć na czapkę, prawda, i mamy z głowy tu ten, o, cię próbuję założyć na czapkę, klips wyskakuje. No to jest jak gdyby jasna wada, no ale tutaj jak gdyby ten montaż nic nam nie daje, ewentualnie możemy sobie klips przełożyć na bok i zamontować latarkę, o, z boku czapki. Ale głupio się człowiek czuje z tą latarką z boku czapki. Natomiast nie ma problemu, żeby na przykład latarkę sobie powiesić na ubraniu. Bierzemy za krawędź, zapinamy, mamy latarkę przypiętą na ubraniu i ok, i spoko. Można też korzystać, nie jest to uciążliwe. Ten klips do góry nogami, no fajne rozwiązanie, tylko przy latarce kątowej ono nie do końca ma jak gdyby sens. Ale klips ogólnie się przydaje, bo gdzieś wam zrobię takie przebitki, jak do plecaka można przypiąć sobie na przykład, tak? Zrobię wam też przebitki z innymi latarkami, żebyście mieli świadomość wielkości tej latarki, bo ta latarka mała nie jest, więc jako czołówka też nie jest najmniejsza, tak? Natomiast daje dużo światła i na tym jak gdyby mi zależy, dlatego że ja akurat jestem zwolennikiem większej ilości światła. Ten tryb taki moon, czyli ten jednolumenowy albo dwudziestoparolumenowy, on tak naprawdę sprawdza mi się tylko wieczorem, jak się kładę i gdzieś tam jeszcze coś czytam, na przykład jak leżę w hamaku albo coś, to wtedy mi się ten tryb sprawdza. Dobra, dostajemy klips, dostajemy kabelek. No to kabelek to wiecie jak wygląda, bo ten niebieski magnesik, on jest taki dosyć znany z Olightów, więc nawet go nie wyciągałem, w samochodzie go mam, więc... Ale nawet go nie wyciągałem, bo nie widzę takiej potrzeby. Dostajemy oczywiście uchwyt do latarki z fajnym, bardzo fajnym pomysłem. To znaczy podoba mi się bardzo to, że w uchwycie jest magnes. W uchwycie jest magnes, więc tak naprawdę przy takich codziennych, przy codziennym użytkowaniu ta gumka, którą sobie zapinamy, prawda, pyk, ona niespecjalnie nawet jest potrzebna. Ten magnes mógłby być odrobinę silniejszy, dlatego że to nie jest tak, że tej latarki nie można oderwać. Można ją oderwać bez problemu, ale przy takim codziennym użytkowaniu ona raczej nie odlata, więc wiadomo, że jak tam gdzieś skaczemy czy coś, czy bardziej ekstremalnie się jej używa, to tak, wtedy zapinamy sobie gumkę, ale do takiego codziennego użytkowania, jak ja na przykład używam przy chodzeniu gdzieś po podziemiach jakichś, czy na przykład przy grzebaniu w jakiejś rozdzielni, to nie ma zupełnie takiej potrzeby tej gumki zapinania. Szybko się montuje, szybko się demontuje, łatwo się przestawia, bo jak tą gumkę się zapnie, to przestawianie oczywiście jest możliwe, tak, w pełnym zakresie. Natomiast no, ta gumka dosyć mocno trzyma i trzeba trochę siły włożyć. Dobrze. O trybach powiedziałem, aluminium powiedziałem, o diodzie powiedziałem, powiedziałem o optyce. Dlaczego uważam, że ładowarka jest niefortunna? Ładowarka jest niefortunna, dlatego że ona jest na magnes. I teraz ja jestem nawykły do ładowania latarki w samochodzie. Po prostu podpinam, rzucam i mam w nosie. Naładuję się, odpinam, dziękuję. Przy tej ładowarce magnetycznej muszę uważać, gdzie kładę latarkę, żeby jeżdżąc samochodem, jeżdżę po budowach, po różnych tam rzeczach, wiadomo, jeżdżę dużo w trasie, więc tam nie ma problemu, ale jak już wjeżdżam na budowę i wszystko skaczę w samochodzie, ten magnes po prostu potrafi się wypiąć, sam się nie odepnie, znaczy latarka musi być gdzieś luźno położona i podskakiwać i wtedy ten magnes jest w stanie się oderwać od tej latarki. Plus dla tego magnesu jest taki, że tak naprawdę ta końcówka może się kręcić dookoła latarki i ona cały czas się będzie ładowała, więc ten ruch tutaj jest ok. Natomiast no, przeszkadza mi to, że nie mogę podpiąć kabelka i być pewnym, że on jest wpięty, dziękuję, tak? Tylko, że muszę sprawdzać co jakiś czas, czy tam gdzieś tam ten kabelek nie odleciał od tej latarki w samochodzie. Jeżeli ktoś będzie jej używał w domu, to w ogóle nie ma problemu, tak? Kładziemy, przypinamy magnes, ten magnes jest dość silny, zaraz wam pokażę. Więc nie ma problemu z ładowaniem w domu, nie będzie to wtedy w ogóle przeszkadzało, tak? Oczywiście
Z tyłu latarki jest magnes i to jest kolejna rzecz, którą moim zdaniem Olight poprawił. To znaczy, jak wyszedł M2R Warrior, który ma dwa włączniki, to znaczy jeden ma z boku, drugi ma właśnie w dupce do włączania trybu turbo, to ten magnes jest słaby i nie jest w stanie utrzymać tej latarki pod takim kątem równoległym do ziemi. Tutaj latarkę przyczepiamy i nie ma problemu. Tak? Magnes trzyma mocno, można sobie wbić tam nóż, nie wiem, czy będzie widać. Można sobie, no ale dobra, no jak gdyby można sobie wbić w coś nóż, tak, latarkę przyczepić, no problem. Magnes jest silny, więc jest spoko. Klips to jest kwestia podgięcia, więc też nie ma problemu. Jeżeli chodzi o działanie latarki, tak? Działanie latarki mamy, gdyby funkcji wyłącznika jest kilka, tak? Po pierwsze, jednokrotne kliknięcie włącza nam latarkę. Przytrzymanie przełącza tryby. Tryb pierwszy, czyli ten 20 kilka lumenów, 140 kilka lumenów, 550 lumenów, tak? Żeby przejść do trybu turbo, to oczywiście musiałem przeczytać w instrukcji, bo nie mogłem się doliczyć liczby trybów. Musimy dwukrotnie nacisnąć. Dobra, wzięła sobie, była, padła bateria, więc jeszcze raz. Żeby włączyć tryb turbo, dwukrotnie naciskamy klawisz. Ponowne dwukrotne naciśnięcie klawisza wraca do zapamiętanego trybu. Spoko, trzeba przeczytać w instrukcji. Jak się przeczyta, to się złapie. Kolejną rzeczą jest tryb SOS. Tryb SOS, który włącza się poprzez trzykrotne naciśnięcie guzika power. I oczywiście jednokrotne naciśnięcie wyłącza ten tryb SOS. Tryb SOS został tak skonstruowany, że w panice tak naprawdę można huknąć ten klawisz 5, 6 czy 8 razy. Nie ma znaczenia, on się i tak włączy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli sobie jesteśmy spanikowani, potrzebujemy włączyć tryb SOS i naciśniemy go 5 razy, nie ma to znaczenia. On i tak włączy tryb SOS. To też jest spoko. I oczywiście funkcja, której najbardziej mi brakowało w S2 Button, czyli funkcja blokady. Aha, jeszcze jest ten tryb Moon, czyli jednolumenowy. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, jeżeli się przytrzyma przycisk Power, wskakuje tryb jednolumenowy. I oczywiście jedno kliknięcie go wyłącza. Natomiast jest jeszcze tryb blokady klawisza. Czyli przytrzymujemy, zapala się Moon i gaśnie Moon, tak? I w tym momencie pyknięcie klawisza, oczywiście nie wiem, czy Wam pokażę, naciśnięcie krótkotrwałe klawisza włącza ten tryb Moon, ale puszczenie go wyłącza i żaden tryb nie jest w stanie się włączyć do momentu, kiedy nie przytrzyma się znowu dłużej tego klawisza. O, mrygnie Moon i wtedy mamy już latarkę rozblokowaną. To są funkcje latarki. Oczywiście jak zajdzie słońce, pokażę Wam, jak ona świeci w nocy. W międzyczasie nagram troszkę takich przebitek z porównaniem z innymi latarkami, czyli ze S2 Button, chyba z Warriora mam za sobą. Mam ze sobą konwoja, także postaram się Wam pokazać wielkość tej latarki, no bo wiadomo, sam akumulator 18650 nie jest mały, plus do tego oczywiście korpus, elektronika, to wszystko zajmuje miejsce. Ciężar latarki, nie pamiętam, ale sprawdzę. Ciężar latarki to 64 gramy, ale liczone bez akumulatora, tak? Czyli akumulator, który również waży swoje, waży więcej niż latarka. Podejrzewam, że razem dobrze ponad 120 gramów waży cały zestaw, więc nie jest lekki. O, pokażę Wam oczywiście, jak ona świeci w nocy i przejdziemy sobie do podsumowania. No dobra, w sensie to możemy sobie zrobić nocny test latarki. Dla punktu odniesienia jakiś 10, może 12 metrów od nas płonie ogień. Kamera niestety nie jest w stanie tego oddać tak, jak to widać w rzeczywistości, dlatego że na kamerze macie tylko punkcik, ten ogień tak w okolicach 4 metrów rozświetla, więc ten obraz nie jest w 100% realny,
Natomiast no postaram Wam się cokolwiek pokazać, jak wygląda sytuacja, już, znaczy jak wygląda świecenie tej latarki, tak? Moon, powiem Wam tak, teraz jest włączony tryb Moon. Na kamerze nie zobaczycie nic, on bardzo, bardzo delikatnie podświetla teraz Ziemię, nie dalej jak na około 2 metry. To jest ten tryb najniższy, czyli tam kilkadziesiąt lumenów. I znowu kamera Wam nie odda tego, bo na podglądzie widzę, tak? Widzę Ziemię, którą podświetlam. Do przemieszczania się i do podstawowego funkcjonowania z latarką w zupełności ten tryb wystarczy. Natomiast jak gdyby kamera już widzę, że nie oddaje oświetlenia drzew, które są obok. O, teraz widzicie, ja tu krzaki podświetlam, to nie bardzo jest widać. Natomiast naprawdę do takiego codziennego funkcjonowania, czy do nocnego funkcjonowania w zupełności wystarczy. To jest drugi tryb. Tu jak już widzicie, on bardzo dobrze nam oświetla drogę i doskonale przestrzeń przed nami. To naprawdę w zupełności wystarczy. Widoczność z tym trybem szacuję na jakieś 50 parę metrów. Dobra, i jedziemy dalej. I to jest najmocniejszy tryb. Już w tym momencie powinno być dobrze widać miejsce z ogniskiem, miejsce, gdzie jestem rozbity z tarpem. Widoczność, podejrzewam, że dobrze powyżej 100 metrów. Oświetla bardzo dobrze. Natomiast jedną rzecz Wam pokażę, bo może na kamerze będzie to lepiej widać niż w rzeczywistości. To jest tryb najwyższy program, czyli on ma tam 500 coś lumenów, jeżeli dobrze pamiętam. To teraz zejdźmy sobie do najniższego trybu. I teraz klikam dwa razy i to jest tryb turbo. Czyli jedziemy sobie teraz. To jest tryb ten największy. Wyłączamy i tryb turbo. Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie dostrzegam różnicy pomiędzy trybem 550 lumenów a rzekomym 2000 lumenów. Chyba że ja czegoś nie potrafię zrobić. To jest tryb najwyższy, a to jest tryb turbo. Nie wiem, moim zdaniem nie ma różnicy pomiędzy tymi trybami. Chyba kurczę wezmę luksometr i to sprawdzę na luksometrze. Bo naprawdę ja nie widzę, ja tu nie widzę żadnej różnicy. Ale rzeczywiście światła jest dość wystarczające do tego, żeby oświetlić cały teren wokoło, więc jest naprawdę, naprawdę ok. Czy główka się grzeje? Nie, nie odczuwam, natomiast włożenie palca w snop to już jest odczuwalne ciepło, można by było zagrzać sobie ręce. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o świecenie w nocy. Dobrze, słuchajcie, podsumowując, niedługie użytkowanie, bo ja tą latarkę użytkuję parę tygodni dopiero. Parę tygodni temu ją kupiłem, ale zdanie na jej temat sobie dosyć jasno już wyrobiłem, mówię, ja używam tego dosyć często. Plusy latarki kątowej, których nie rozumiałem wcześniej. Możliwość zapięcia do plecaka. To jest pierwszy plus. Możliwość zapięcia do ubrania, czyli we wszystkich pionowych pozycjach. Zdecydowany plus. Możliwość używania jej jako latarki czołowej. To jest zdecydowany plus. Podejrzewam, że mając uchwyt już,
można zapiąć większość latarek kątowych w taki uchwyt i będą doskonale się sprawdzały jako czołówki. Solidność wykonania, szczelność latarki, to, że w komplecie dostajemy od razu akumulator, jakby dostajemy komplet, żeby latarka działała, nie zawsze tak jest, więc to jest zdecydowany plus. Latarkę mi się użytkuje bardzo dobrze. Nie przeszkadza mi jej waga, chociaż uznaję ją za minus. To znaczy wielkość i waga tej latarki jest jej minusem, dlatego że latarki, które są tylko i wyłącznie dedykowanymi czołówkami, jeżeli mają akumulator w korpusie, całą elektronikę i diody mają przesuniętą tu na front, co powoduje, że one są zdecydowanie krótsze, natomiast elektronika jest rozłożona na większej powierzchni, więc ta wielkość jest jakby nieadekwatna do długości tej latarki, czyli do 11 cm, tak? Uważam to za minus. Plusem oczywiście, za plus guzik, który jest bardzo wygodny, duży, łatwy w użytku, czy w rękawiczkach, czy bez rękawiczek, jeżeli jest na czole, jeżeli jest na ubraniu, czy na plecaku, łatwo się tego używa. Plus również za to, że jest blokada możliwości przypadkowego włączenia latarki. Dla mnie minusem jest sposób ładowania, jednak wolałbym, żeby było tu gniazdo mikro USB. Byłbym skłonny zrezygnować z ładowania w dupce, jeżeli w komplecie byłby akumulator, na przykład z gniazdem mikro USB, choć też nie do końca jestem zwolennikiem tego rozwiązania, no bo wiadomo, latarkę trzeba rozkręcić, te części trzeba pilnować, żeby gdzieś tam coś nie uciekło, tak? Więc sposób ładowania uważam za minus. Niestety Olight wprowadził to chyba we wszystkich swoich latarkach. Nie ma w Olight'cie, jeżeli się nie mylę, to nie ma takiej latarki, która by była ładowana z mikro USB, tylko przez ten ich kabelek. Również minusem w tym sposobie ładowania jest to, że ten kabelek po prostu trzeba ze sobą zabierać. To znaczy, jak gdyby, ja mam w nerce taką mikroładowarkę do akumulatorów 18650, ale jeżeli ktoś takiej nie nosi, no to ten kabelek musi mieć w zestawie, żeby na przykład podładować latarkę z powerbanku. To też uważam za minus. Za minus ciężko powiedzieć, za minus, za plus. Nie bardzo znam, nie bardzo jestem w stanie wymyślić rozwiązanie na ten problem. To znaczy minusem uważam to, że żeby latarkę zamontować do uchwytu czołowego, trzeba zdjąć klips. Dlatego, że no, jest, znaczy, można ją, próbowałem ją założyć z klipsem, ale jest to niewygodne. Trzeba mocno tą gumę naciągnąć i przestawianie kąta świecenia również jest utrudnione, bo nie dość, że guma trzyma latarkę, to jeszcze klips się przesuwa. O, on wyskakuje jeszcze do tego, więc demontaż tego klipsa, jego trzeba sobie schować tak, żeby nie zgubić. To również uważam za minus. Uważam za również za plus i minus. To znaczy świetnym pomysłem jest magnes, który jest w korpusie uchwytu i trzyma latarkę podczas montażu, natomiast mógłby być trochę mocniejszy, wówczas ta guma mogłaby być w pewnych sytuacjach w ogóle nie zapinana, tak? Natomiast w takiej sytuacji, w jakiej to jest skonstruowane, lepiej tą gumę zapinać, bo jakiś tam szybszy ruch czy coś może ją od tego uchwytu oderwać. Natomiast sam uchwyt jest bardzo wygodny. Jak gdyby nie odczuwa się go praktycznie na głowie w ogóle, pomimo ciężaru tej latarki. Do tego na uchwycie mamy elementy odblaskowe, które dodatkowo polepszają naszą widoczność w nocy. Wiadomo, jak ktoś tam się krząta po lesie, żeby kulki od myśliwego nie wyłapać, dobrze być widocznym. O. Jeżeli chodzi o to, czy mogę tą latarkę polecić, tak. Myślę, że mogę spokojnie, śmiało tą latarkę polecić. Dla ludzi, którzy szukają... Znaczy, nie można powiedzieć o kompromisie. To jest bezkompromisowa moc. Tak? Jeżeli szukasz bezkompromisowej mocy w latarce, jednocześnie szukasz latarki bardzo, bardzo uniwersalnej, którą możesz zapakować do nerki, która będzie służyła właśnie jako latarka ręczna, latarka kątowa, latarka czołowa, to jest doskonałe rozwiązanie. Oczywiście trzeba zrezygnować z kilku rzeczy, tak? Przede wszystkim trzeba zrezygnować z
lekkości, to znaczy mieć świadomość, że ta latarka swoje waży oraz ma swój gabaryt, tak? Oczywiście, że można kupić dużo mniejszą latarkę czołową. Jest Olighta nawet, chyba ta na CR123, również kątówka. Natomiast jeżeli ktoś szuka rzeczywiście mocy i chce mieć ten zapas mocy i jest w stanie się pogodzić z jej wielkością oraz wagą, to zdecydowanie chyba w tym momencie na rynku, jak przeglądałem latarki, to jest najlepszy wybór, którego można dokonać. I chyba tyle. Jeżeli oczywiście chcecie więcej latarek, a mam ich parę, będziecie widzieli na przebitkach to, co mam, bo wziąłem ze sobą, żeby porównać. Ja nie jestem fanatykiem latarek, ale ponieważ używam tych latarek, to ja mam ze sobą kilka, tak? To jest ta nowa i3T EOS. Noszę ją przy uchwycie do multitoola i służy mi za takiego typowego EDC-a, czyli gdzieś muszę szybko poświecić, ona ma dwa tryby, gdzieś muszę szybko poświecić, ta latarka służy mi doskonale. Przy kluczykach do samochodu mam również tą latarkę 1R EOS. Tą znowu sobie bardzo chwalę, bo ona niedługo świeci, ale jest ładowana przez mikro USB, więc również ją mam ze sobą. Druga, którą mam, trzecia, którą mam. Trzecie, bo tu mam chyba czwartą. Tak. To tutaj mam, moi drodzy, jeszcze i3E EOS. To jest chyba najstarsza z tych mikrolatarek, którą mam. I również jej używam, chociaż ostatnio rzadziej. Jest przypięta rezerwowo przy kluczykach. Natomiast jeżeli chcecie jakieś tam recenzje, poznać opinię dotyczącą latarek, tych, które ja posiadam, to piszcie w komentarzu, to po prostu się zbiorę. Jakoś nie mogę się zebrać do recenzji latarek, nie wiem dlaczego, jakoś nie idzie mi to. Czy jakoś nie mogę weny znaleźć do tego, żeby, ale jeżeli będziecie chcieli, to obiecuję, że znajdę trochę weny i zrecenzuję te latarki pozostałe, które mam. Do konwoja się przymierzam, ale recenzja konwoja nie jest taka prosta, dlatego że to jest bardzo ewolucyjna latarka, więc naprawdę trzeba sporo się zapoznać z technikaliami, tam można bardzo wiele z tej latarki wycisnąć. Natomiast mówię, jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, to się zrecenzuje, nie ma problemu. Tak w ogóle to nie było filmu w środę. Sorry, ale mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Jak widzicie, Piotrka nie ma już od jakiegoś czasu. Znaczy, my się tam widzieliśmy w tygodniu, ale w sprawach zawodowych Piotrek też jest bardzo, bardzo zajęty. Paweł też ma swoje zajęcia, więc jakoś nie możemy się złapać. Do tego trochę brakuje czasu, żeby poskładać materiały, bo leżą materiały, już są częściowo złożone. Krajo dwójki, kabara do Zjera. Nie wiem, czy coś tam jeszcze z takich rzeczy jest. Mam bardzo dużo rzeczy na testach, bo mam, co mam? Mam ESE 5 do testów. Będę testował jutro. Zobaczymy, czy będzie to osobny film, czy będzie na tym nagraniu. Zobaczymy. Mam nerkę od Spearpointa. Sorry, Wojtek. Jak gdyby spotkaliśmy się z Wojtkiem na EDC Campie u chłopaków chyba ze 2 tygodnie temu. Więc mam nadzieję, że twoja wątroba doszła już do ładu po tym spotkaniu. Natomiast tak, spotkaliśmy się i Wojtek się mnie zapytał, dlaczego, skoro przecież chyba z 2 lata temu kupiłeś ode mnie MTS-a dwójkę, dlaczego nie ma jej recenzji. Sorry, Wojtek, zapomniałem. Z jednej strony zapomniałem, z drugiej strony przypaliłem ją w środku latarką. Włączył mi się S2 baton i obiecuję ci, że wziąłem ją ze sobą i będzie recka twojego MTS-a, bo to bardzo fajna nerka. Zresztą chyba ją teraz sprezentuję, no wypożyczę ją swojemu znajomemu, który strasznie się nagrzał na tą nerkę, ale niestety go nie bardzo stać na to, żeby ją kupić. Mam też od Wojtka, od Spearpointa jego plecak. Buchnąłem mu jego plecak, znaczy jego prywatny plecak, jego Wektora. Noszę go już też parę tygodni. Strasznie, strasznie go lubię.
I zanim ci go oddam, to będziesz musiał mi zrobić dla mnie wektora. Już gadaliśmy z Wojtkiem na temat tego, będę chciał tam w środku trochę środek zmienić, to tamto, parę rzeczy wprowadzić, parę modyfikacji. Ale na pewno wektora będę chciał. No, go zrecenzujemy. Na razie go używam jako plecak codzienny. Jest na codzienny plecak trochę duży. Natomiast spoko, bo na przykład jak zabieram z sobą aparat, muszę jakieś zdjęcia zrobić, to tam to wszystko mi wchodzi do plecaka, więc będę go recenzował, myślę, że niedługo. I tyle. Chyba jeżeli chodzi o ten. Jakieś rzeczy trzeba zrobić. Jeżdżą grzybiarze. Sezon jest na grzyby i smarują wszędzie. Jestem ciekaw, który mi zaraz do hamaka wlezie. No ale co poradzić. Taka pora roku. Chłodno się zaczęło robić. A w ogóle, kurczę, nie wziąłem. Dostałem... Nie powiem wam, ale może wam gdzieś wkleję zdjęcie albo nazwę. Dostałem koszulkę po zlocie, letnim zlocie EDC i Bushcraft Polska. Dostałem od polskiego producenta. To wam napiszę albo wkleję wam zdjęcie z opakowania, linka. Dostałem koszulkę. Koszulka nie jest z merynosa, jest z innej wełny. Natomiast dwa tygodnie temu, jak byłem na EDC kampie z chłopakami, to w niej spałem, a już w nocy była temperatura tak w okolicach 9 stopni. I było mi bardzo, bardzo ciepło. Na pewno ją zrecenzuję, tą koszulkę, tylko szczerze wam powiem, że przez ostatnie dwa tygodnie miałem takie urwanie głowy w robocie, że nawet nie wiem, czy zdążyłem ją wyprać po tym, jak wróciłem z EDC Campa, więc więcej nie mam dzisiaj ze sobą, ale obiecuję, że też w najbliższym czasie zaczyna się robić chłodno, więc będziemy używać i będziemy testować różnego rodzaju rozwiązania związane z termiką, bo w ogóle jest taki plan, że ten sezon zimowy ja będę spędzał w hamaku. To znaczy nasze wypady leśne, zimowe będę spędzał w hamaku. Zastanawiam się jeszcze nad doborem śpiwora, bo śpiwór zimowy, który mam, jest do minus chyba 18 stopni. Ekstremum. I jest na mnie troszkę za mały. Albo jestem do niego troszkę za duży, no ale to jak aby na to nie patrzeć. Więc muszę sobie kupić śpiwór. Bardzo mi odpowiada to rozwiązanie z Carinthy Explorera, ten suwak na środku. I ta wielkość jest po prostu super. Więc szukam czegoś w tym gabarycie i najprawdopodobniej padnie wybór na którąś Carinthy Defender. O ile się nie mylę, patrzyłem na Army Weldzie albo piątka albo szóstka chyba Defender, dlatego że jeżeli chcę spędzać w hamaku, muszę mieć troszeczkę cieplejszy śpiwór, żeby mnie nie podwiewało. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jak gdyby nie lubię czuć się niekomfortowo, że mam niezapewnioną termikę, tak? Znaczy przeszkadza mi to. Dlatego padnie na któregoś Defendera, jeszcze nie wiem na którego, one mają troszeczkę różną temperaturę i dość znacznie różnią się w cenie, więc zobaczymy. No, potrzebuję jeszcze otula do hamaka i prawdopodobnie też padnie na Carinthy, dlatego że chcę trochę zmodyfikować ten otul, mam tam jakieś tam swoje wymagania dotyczące otula, zobaczymy, czy to się sprawdzi w tym sezonie zimowym, czy nie. No będę próbował jakby całość spędzić w hamaku. O, to tyle, jeżeli chodzi o plany. W ogóle planów jest kupa, tylko strasznie mało czasu. W mojej branży jesteśmy na zamknięciu sezonu. Sezon zimowy jest takim mocnym zwolnieniem u mnie pracy. Będę miał więcej czasu, ale teraz mam strasznie dużo roboty i tym jest spowodowane też, że na przykład w środę się film nie pojawił, więc mamy trochę testów, mamy trochę rzeczy do przetestowania. Piszą do nas
różni ludzie, żeby chcieli, żebyśmy coś tam przetestowali, coś ten, ale kurczę, strasznie mało czasu i już, i zobaczymy. No, w poniedziałek, mam nadzieję, że ten film uda mi się złożyć w niedzielę, więc w poniedziałek, słuchajcie, na naszym YouTubie pojawią się filmy konkursowe. Filmów konkursowych jest kilka, już się obawiałem, że nie będzie, ale rzeczywiście pod koniec tygodnia zeszło parę maili z filmami, więc postaram się je wszystkie zebrać do kupy i wszystkie wystawię na YouTubie jako osobne filmy. Oczywiście zasady konkursu są proste, zostawiam je, nie muszę zobaczyć, czy na dwa tygodnie ustalałem, czy na tydzień, zostawiamy je i czekamy na lajki, zliczamy lajki i osoba, która będzie miała najwięcej lajków, po prostu wygrywa nasz konkurs. Mam nadzieję, że z tym wszystkim się wyrobię, żeby to wszystko porobić o... I tyle na razie. I chyba zrobię sobie coś do jedzenia. Mam gulasz jakiś ze sobą. To chyba będzie gulasz.